Polska jest jednym z liderów w dostarczaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Przez hub transportowy w Rzeszowie przekazywane są środki z Unii Europejskiej oraz ze Stanów Zjednoczonych. Dotychczas na Ukrainę trafiło około 80 tysięcy ton pomocy humanitarnej z całej Europy. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z unijnym komisarzem do spraw zarządzania kryzysowego oraz ambasadorem Ukrainy w Polsce. Politycy rozmawiali na temat wyzwań związanych z dalszą pomocą humanitarną dla walczącej Ukrainy. Wiemy doskonale, że tylko razem, solidarni z Ukrainą, możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czas. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Wojna trwa już ponad 11 miesięcy. Dotychczas na Ukrainę dotarło około 80 tysięcy ton pomocy humanitarnej z całej Unii Europejskiej, poinformował unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic. Dotyczy to lekarstw, żywności, mobilnych szpitali, wszystkiego, co dotyczy ochrony zabytków kultury, kontenerów, tymczasowych miejsc zamieszkania. Ta lista nie ma końca. Unijny komisarz podkreślił, że transport pomocy humanitarnej na Ukrainę nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie Polski, bo 80% całej pomocy dla ukraińskiej ludności przechodzi właśnie przez terytorium naszego kraju. Chciałbym wyrazić moją wdzięczność Polsce, polskiemu rządowi i Polakom za ich solidarność z Ukrainą. Wsparcie ze strony Zachodu jest szczególnie ważne teraz, w czasie zimy i kryzysu energetycznego spowodowanego zniszczeniem ukraińskiej infrastruktury krytycznej przez rosyjskie wojska. Musimy poprzez zasoby z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z całego wolnego świata dopomóc Ukrainie, aby przetrwała. Słowa podziękowania dla polskiego rządu wyraził także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.